Kizile nie są złe. O, może o to chodziło. Kizile nie są złe. WTF! Cześć, witam was, moje fany, w kolejnym odcinku na WTF Kloc. No, moje fany raczej, a nie fany tych klocków, chociaż tak jak ostatnio wzięliśmy małą paczuszkę za 3 złote, mówię, wezmę, otworzę, będzie beka. No cóż, nie wiem czy widzieliście poprzednią recenzję, jeśli nie to obejrzyjcie, bo beki nie było, klocki okazały się całkiem fajne i trochę za ciosem chcę właśnie iść tą stroną. No i tutaj również mamy nawiązanie do Gwiezdnych Wojen, Space Teams. Spytacie mnie, gdzie tu Gwiezdne Wojny, bo to nie przypomnę Gwiezdnych Wojen, no, niby tytuł i tak dalej, ale spójrzcie. No jest Rebeliant, jak się patrzy, Poe Dameron, chociaż chiński to będzie jakiś Poe Dameron. Nazwa Kizile brzmi dość dziwnie, bo z jednej strony brzmi trochę jak, nie wiem, jakby Japończyk chciał coś powiedzieć po polsku i nie umiem tego dobrze powiedzieć, było Kizile. Na przykład, nie wiem, Kędzierzyn Koźle pewnie powiedział Kędzierzyn Kizile. Albo na przykład, nie wiem, jakby taki szczar jakiegoś maga był Kizile, no nie wiem, no Kizile, bardzo śmieszna nazwa, ale nie wchodzimy w to. 3001 zestaw, ja przypuszczam, że to jest 30001, tak, na pewno 30001. 3 w 1, co jest fajne, więc będziemy się tu mogli bawić w alternatywy, kochanieńcy. Jeżeli chcecie alternatywy na tym kanale, to zostawcie mi tutaj wiadomość. Na bazowym kanale z moimi LEGO są alternatywy, natomiast nie wiem, czy chcecie je tutaj. Produkt może się różnić od tego, co mamy na boksie. To są słowa, które zawsze mnie cieszą. No i cóż, to jak mówię, porządna czy nieporządna, zaraz się okaże po podróbkach Gwiezdnych Wojen. Prać 40 stopniach mamy. No cóż, albo utopić, tego nie wiemy. Czy to mamy utopić, czy się tym bawić i prać, zobaczymy. Co nas na pewno nie zaskakuje. Musicie w ogóle wiedzieć, że zawsze na waszych oczach otwieram też te paczki. Ja nigdy nie patrzę co w środku. Kartą akurat w miarę okej. Ulotka oczywiście zawsze, oni zawsze. Ja nie wiem, to jest chyba jakiś przepis w Chinach, że ulotka musi mieć taki standard i tyle. Musi mieć taki papier, musi mieć taki druk i nie wiem, albo to naprawdę wszystko robią w jednej fabryce. Natomiast tak jak wszędzie jest pokazane, wygląda na pierwszy rzut chaotycznie oka. Natomiast jak wszędzie, to mamy tylko nowe klocki pokazywane i chyba dzięki klocu, bo gdyby chińskie kloce miały być jeszcze bardziej to zamotane, to o, dziękuję. Co my tutaj mamy? Czy my tutaj mamy... O, tu coś mamy dużego. G7, G8. Nie mam pojęcia, co to jest. Bo tu mamy ewidentnie budowę tego, a tu czegoś większego. Czy to jest alternatywa? No nie. Tu mamy coś większego. Dajcie mi sekundę. No tak przyglądałem się temu kilka minut, nie mam pojęcia co to jest, bo przyglądałem się nawet na klocki, chyba że 2 czy 3 zostały jak złączymy, ale nie ma tutaj absolutnie żadnej informacji, czym że miałby być ten ścigacz. Nie traćmy więc na niego czasu i zajmiemy się ścigaczem, czy nie wiem, nawet ścigaczem, śmigaczem, co tutaj mamy. Przyznam się szczerze, na pierwszy rzut oka bardzo ciekawe kolorki, tak jak mówię, ostatnią recenzję, jeśli nie widzieliście, nadróbcie. Miała być beka, fajne, tanie klocki. Okazały się stosunkowo dobre i dlatego dzisiaj mówię za tym cioskiem. Otwieramy sobie to dzisiaj. Pierwszy test ręki. Nie jest źle. Jakość, no to troszkę nam się wygnie, ale no Lego też się troszkę wygnie. To okej, okay, ściskam mocno, nic się nie dzieje. A jestem ciekawy, jakiś na wizji coś takiego pęknie, nie? Szybka nawet, przezroczysta, choć taka nie do końca przezroczysta. Nie wiem, na ile to widać na wideo, mam nadzieję, że widać. Ona jest ciut fioletowawa. Nie wiem, czy przeszła tym kolorem i się tego bać, nie powinien tego w rękawiczkach otwierać, bo kolor przechodzi, zaraz mi ręce zafarbuje. No, nie wiem. Znaczy, powiem tak. Na pierwszy rzut oka jakość kloca jest okej. Okay. Sprawdźmy, jak to się trzyma siebie w ogóle. Też okej. Okay. Też nie jest jakoś źle, ale dobra, nie traćmy, kochanieńcy, czasu, bierzemy sobie instrukcję, składam sobie według instrukcji i wy zaraz zobaczycie gotowy pojazd. Oczywiście ten kanał ma to do siebie, że tu wszystko otwieramy na speedbuildzie, więc jedziemy. No i dobra, kochanieńcy, mamy złożony pojazd.
co ciekawe, zostałem nam takie trzy kloce. Jeszcze raz umęca się w instrukcję, patrząc, wpatrzywałem się w to, nie mam pojęcia, o co chodzi. G7, bo widzicie, tutaj mamy po prostu 1, 2, 1, 3, 1, 4, kolejne kroki, a nagle przeskakujemy jakieś G7, G8, G9. Dlaczego? Nie wiem, być może jakiś dodatkowy pojazd, jak kupimy wszystkie z serii Space Teams, nie wiem, może się kiedyś dowiem, ale mnie to specjalnie nie kręci, nie jara, nie interesuje, bym wchodził i szukał takich informacji. No ale ewidentnie moim zdaniem to jest to, że z innych pojazdów. Teraz tak, co mamy tutaj? Bo mówię sobie to, trzy dodatkowe elementy, nie wiem na co, ale miło, bo szczerze powiem mi, kolorek naprawdę jest miły, taka milka, mocno milka, ale no milka, ja lubię milkę. Kto nie lubi milki, ten chyba jest jakiś chory na głowę, więc dobra. Zacznijmy od największych minusów. Największym minusem jest to, że te tutaj skrzydełka, jak widzicie, o, po pierwsze, nie tylko nam się mogą łatwo tak odchylać, dodatkowo, nawet gdyby się tu trzymały, to o, te skrzydła albo tu łatwo są odkoten, albo jeszcze w międzyczasie mogłyby się, o, może z tej strony będzie lepiej widać, tak przesuwać. To jest ich największy minus, absolutnie, no bo jakby to się miało inaczej trzymać na tym? Dla bezpieczeństwa, tam sobie może to tu będzie lepiej. Gdyby to jakieś trzymacze były tu, może jeszcze to, byłoby fajniej, no ale nie ma. No cóż, pojazd... Cóż my tu mamy komentować, moi drodzy? Hipek nie ma gdzie stać, więc jest to, prawda, chyba dla jakichś crossfitowców pojazd. Ta szybka nie wiem po co jest, no bo nie wiem co mam uchronić, ale chyba pas. Bo na pewno nie inne elementy, nie wiem jakby musiał Hipek lecieć. No i kurde, konstrukcja pokraczna, nie wiem jak można by to inaczej nazwać. Nie jest źle, w sensie jeżeli chodzi o jakość kloca, bo był moment, że nawet trzeba było ciężko wciskać, naprawdę trzyma się on mocno, tu właściwie tylko to mi łatwo odpadło, ale to był jakiś wyjątek. Poza tym no, trzeba nawet troszkę siły włożyć. Kloc jest absolutnie ok, tu się nie czepiamy, a wiecie, to nie jest częste, bo często są klocki, które same nam się w rękach rozpadają. W tym wypadku tak nie jest i to się nam jakoś kupy trzyma. Wszystko w miarę mocno, w miarę solidnie. Natomiast no cóż, musimy się przyczepić konstruktu samego w sobie, no bo co to jest? Ewidentnie jakby, wiecie, dokup drugą paczkę, żeby mieć drugą część pojazdu. A to rzeczywiście tak nie jest, bo tu mam tego ślizgacza, więc powinno to jakoś pewnie zaprezentowane też by było i tak dalej. No spójrzcie, natomiast mamy konstrukty, gdzie Hipek może usiąść i właściwie są wszystkie poza tym konstruktem. Nie wiem, czemu został wybrany na główny, a w sumie może to są te zapasowe klocki. Ale nie, nie widzę to, żeby to służyło, te zapasowe klocki, żeby tam to zbudować. No nie wiem, przekonamy się może jak je zbudujemy. Chociaż też jak klasyka Lego po prostu, nie wiem, pokazane jak je zbudować. Musimy się domyślić jak je zbudować, wow, super. No więc tak jak mówię, jak najbardziej jakość kloca jest fajna. Kolory też, to jest coś na pewno na plus. Kolory są fajne, wyraziste, a to też nie zawsze zdarza. Jakość trzymania się kloca jest super, natomiast konstrukt kloca jest tragiczny, no bo naprawdę, co to kurde jest? Co to kurde jest? Natomiast kloc, no tu minimalnie na mnie, a to też widzicie, musimy się przyglądać, żebyście zobaczyli, że minimalnie nam się ten kloc nie styka, naprawdę to są milimetry, więc wszystko, że tak powiem, hula! O, chyba tak by było fajnie, gdyby on jakimś był chodzącym mechem, kurde, bez kitu, nie? No, chociaż trzyma się słabiutko. Także, nie, klocki Kizile nie są złe! O, może o to chodziło, Kizile nie są złe! Może o to chodziło? Rymowanka dodatkowy, wiecie, rozwój mózgu i tak dalej. Wow, Chińczyki, brawo. No cóż, wygląda to komisją. Wie, Hipek, gdyby tu się trzymał, no to gdzieś tak z tyłu leciał, tak wiecie. No, bez kitu. Dobra, przyznam się szczerze, Kizile, mówię, trochę za ciosem poszedłem właśnie tym tropem, żeby zobaczyć, czy będzie źle z kolejnymi pseudogwiezdnowojennymi klockami. I z Kizile nie jest źle, kochani, jeszcze raz wam powtórzę. No, jeżeli nie pamiętam, że ile kupiłem te klocki, ale to na pewno były grosze, bo dużo bym nie dał coś takiego. Przypuszczam, to jest coś koło 3, 4 max złotych, bo piątki raczej bym za to nie dał. Jakościowo, mówię, nie jest źle. Faktycznie mejwary od tego, co z opakowania, ale to głównie kolorem, na szczęście nie klockiem. Jeżeli spotkacie gdzieś Kizile i szukacie taniego budulca substytutu klocków, myślę, że można się nim zainteresować jak najbardziej. Nie będzie tu z tym żadnych problemów. No i cóż, kochani, czekam na informację, czy czekacie na jakiś alternatywy tych klocków, czy też nie. Tam była odpowiednia ankietka. No i zapraszam was oczywiście do innych moich recenzji. Kurde, musimy znaleźć jakiś fajny zestaw, bo od dawna nie ma żadnej większej beki. Same w miarę okej się trafiają zestawy. I temu również 7 trzeba dać, bo jakość jest jak najbardziej dobra. Przy czym ta tydzień temu była lepsza. Oglądajcie koniecznie wszystkie moje pozostałe też filmy, bo dzieje się naprawdę dużo w kwestii WTF-owej. Oglądajcie też moje inne kanały oczywiście, bo tam też się dzieje dużo. No i do zobaczenia wkrótce. Ba!